Jesteśmy oczywiście w Gdańsku, przed Halą Oliwią, gdzie odbywa się turniej Rebel Sport Cup. Będzie bardzo, bardzo fajna zabawa. Wszystkich gorąco zapraszam. Najbardziej trafiona inicjatywa. Taki obiekt w Gdańsku jest wyśmienitym miejscem do organizowanego typu turnieju. Jeździmy po Polsce, szukamy tego typu imprez. Dobre, że to jest turniej open. Udało się połączyć rozgrywki amatorów z rozgrywkami zawodowców. Drużyny amatorskie mogą się sprawdzić. Jest to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Mamy nadzieję, że wpisze się to do corocznego kalendarza imprez na Pomorzu. Tu jesteśmy właściwie drugi raz na imprezie, byliśmy kiedyś na lodzie. Dobra zabawa ogólnie. No naprawdę turniej jest super zorganizowany. Bardzo fajna impreza, super organizacja. Myślę, że częściej trzeba organizować takie turnieje. Otrzeć się o tak dobrą ekipę, pocierać się o byłych zawodników, jest to dla nas duża przyjemność. Sądzę, że ten sport na rolkach jest dobrą promocją, jak i dla sportu hokejowego na rolkach, jak i na lodzie. Jeżeli by była ta dyscyplina bardziej popularna, rozwijałaby się prężniej i na pewno by były lepsze osiągnięcia, i to w grze seniorskiej, i to w lidze, i tak dalej. To wszystko by szło na pewno do góry. Drużyny rywalizują w grupach, najpierw grupa A, grupa B. Później zwycięzcy drużyn grają w finale, drugie miejsca grają o trzecie miejsce. My jesteśmy typowymi amatorami. To doświadczenie, nie ukrywam, że super się nam grało. I mam nadzieję, że to kiedyś zaprocentuje i że będziemy mogli wrócić tu i pograć. W drużynie występuje bardzo duża ekipa zawodników Stoczniowca Gdańsk. To zawodnicy, których oglądamy, a to nie tylko i wyłącznie po drugiej stronie lodowiska. Ich poziom hokeja jest dużo, dużo wyższy od jakichkolwiek amatorów. Dzięki grze na rolkach ten poziom się dużo, dużo bardziej wyrównał. Sprzęt do hokeja na rolkach w zasadzie niczym się nie różni od sprzętu, który używamy na co dzień w hokeju na lodzie. Jedyną różnicą są rolki, które zastępują w tym momencie łyżwy. Rolki, które używamy, powinny być specjalnie przystosowane do tej dyscypliny gry. Wiadomo, na lodzie jest ten pościg, tutaj jest no, tafla taka betonowa, więc w miejscu się stoi. Jest całkiem inna gra. Udało nam się połączyć hokej na rolkach z rozgrywkami NHL 2010 na platformie PlayStation 3. W turnieju zorganizowanym przez stronę elitesport.pl wzięli udział zarówno profesjonalni hobbyści, jak i zupełni amatorzy, którzy zarejestrowali się właśnie przez tą stronę elitesport.pl. To była wyjątkowa okazja dla tych właśnie najczęściej młodych ludzi, nawet najmłodsi mieli około 10 lat, żeby zagrać w hokeja z prawdziwymi zawodnikami Stoczniowca Gdańsk. No w tej chwili mogę szczerze powiedzieć, że NHL-a w domu mam od 5 dni i 3 dni ostro trenowałem z kolegami, no i widać, jakieś efekty przyniosło. Bardzo ciekawe doświadczenie to było, na pewno. Na PlayStation gram tylko w przerwach, jak między treningami, a gram co 2 dni, co 3, kiedy mam ochotę. Można było doświadczyć, czy zawodnicy, którzy są dobrzy na lodzie, są tak samo dobrzy jak na konsoli. Ogólnie bardzo fajne turniej. Fajne, że takie coś jest zorganizowane. Zabawa była kapitalna. Następne turnieje już niedługo. Maciej Adamiak, elitesport.pl.